Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcineczku z przygód z Westonem. Właściwie zlecimy na rekord serii. Dobra, bierzemy te dwa susie i ten suś. To oż ty małpo jedna zasrana. Biegną! Muszę je stąd wypędzić, nie? Dobra. Chodźcie, 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 chodźcie. Chodźcie, 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 chodźcie. Z dala mi z mojego obozu. No, no. Ile was tam za mną? Tak, dzisiaj będziemy odkrywali tereny, dlatego też wziąłem sobie te jedzonko. A tych kupich. Gonicie się czy nie? Gonią się. Przydałby mi się teraz rugba, woli wam powiem. O, tak jest, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, trzaskać się. Tak jest. Tak jest. Dobra, lecę po te bawole rogi. Jak widzicie, bez tego ani rusz. No niestety. Parasol, parasol. Parasol. Te dwudziestki sobie zostawimy. Albo nie, zużyję już. Już je zużyję. Coś tutaj jeszcze? Nie. Deski. Deski nie są nam zbędne jak na razie. I dobrze, to już wszystko będzie nam... A, bawuli kapelusz. Cyk. Kamień nam w sumie zbędny jest. Po co nam tu kamień? Ewentualnie, żeby sobie wytworzyć miecz. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Dlaczego lina do miecza? Mieczu, miecza. Rock suit. Ty głupia małpo, ty. A te tam znowu skaczą. O, dawaj. Ja kręcę. Wieszamy to. Mam co chciałem, mam już, dobra. No nie, to muszę zostawić, bo na cholerkę mi to. Dobrze, niedobrze. Tu. Jak będę chciał miecz wytworzyć, to sobie po drodze wytworzę. Na razie nie potrzebuję. Weźmiemy jeszcze trochę trawy. Bo nie mamy. Dobrze, że... dobrze, że szaiłem. Z lekka na farcie. Przypadkiem myślałem, że raczej dołożę. A tu nie ma nic. Dobra, zbierzemy może wszystko. Tutaj powinno być chyba 40, nie będzie. 30, będzie 30, czy może będzie 40, bo wtedy wybraliśmy cały stack, ale już troszeczkę w ekwipunku było. Trzeba będzie posadzić jeszcze więcej tej trawy tutaj. Właściwie to mógłbym to jeszcze dalej posadzić i po prostu, dobra, tu mamy taką lepszą farmę blisko tego, farmę blisko obozu, a dalej będziemy gdzieś tutaj może na sawannie zbierali więcej tej trawy i tam po prostu nie będę chodził. Jak się spali, no to kurna... Cóż, trudno. Patyki. Może jeszcze trochę patyków. Do pełnego staka. No niech porosną, nie? Dobra, okej, spadamy. Dobra, zobaczmy, co tam z walki z bawołami zostało. Jeszcze przed wyjściem może jednak weźmiemy coś, pogotujemy. Won, won. Won, won, won. I to wszystko? Tylko tyle? Nie no. No nie no, tak słabo. Ja się tak z wami nie bawię. Ja się tak z wami nie bawię. Dobrze, zaszło. I słońce zaszło, te poszły spać.
A my śmigamy. Świetnie. Wow. Całe zbiorowisko tych wrednych rzep. Tutaj też? No nie wierzę w to. Okej, to zjedz, to tak. Trzy więcej, dlaczego mam trzy więcej? Nie. Tu. Okej, o to się świeci, fajnie. Jednego złapiemy. Załaduj. No i gitara. Teraz tak, moi drodzy, teraz tak. Mięcho. I tak, to. Spadaj ci powiedziałem, bo już normalnie wiesz co. Dobra, odpuści. Opuściła, ok. Bynajmniej ją odciągnąłem troszeczkę od tego, ale już się robi dzień. Zaraz będą te głupie małpy latały mi tu. Dobra. Co wy... No nie, no nie powinna być kupa. Jak dam warzywo? Warzywo. Marchew. Jest, o to chodziło właśnie. Kanapka sandwich. Czyli po prostu nie możemy używać... Nie możemy używać... A jak damy nasionko, wyjdzie też? Kupa też wyszła. Czyli bardzo ciekawe. Kukurydza. Z kukurydzy też jakieś tam danie wychodzi. Specjalne. Dobre. Tu tych farm jeszcze ze trzy trzeba postawić. Cyk, cyk. Zaraz to się wykorzysta, tą kukurydzę. Voila. Voila, wszystko gra. Głupia żaba. A z nimi nie chcemy tutaj na razie ataków żadnych. Ojej, no ile to się robi czasu? Jest. Nie, głupcze! Świetnie, jeszcze kurna, dlaczego ty tak robisz? No dlaczego ty tak Wilson robisz? No weź mnie ty w ogóle. Mało tego suszę, niby non stop suszę i suszę i suszę i suszę. A coś to... Cało przerasta wam powiem. Tylko 37 głodu, 20 życia. No cóż. Trudno. Lecimy dalej. Chwila postoju, muszę się tu ogarnąć. Chwileczkę, chwileczkę. Chwileczkę, papier. A normalnie wam powiem, że jest tak gorąco w domu. Mój tata tak lubi palić, że ło, ciężko wytrzymać. Dobra, lecimy. 8 minut nagrywania, spoko, zdążymy podkrywać. O, jeszcze jest. Jeszcze jedna ryba zginęła. Ryba, żaba. Ej, 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 gościu. Ej, ej. Dlaczego ty mi to robisz? Dobra, szczerze to chciałem wrócić i to przynieść z powrotem. Bo mamy tyle kanapek i tego mięcha, że niepotrzebnie będę to tylko nosił ze sobą, a miejscowy kierunku mamy znikomą liczbę. Dobra. Lecimy więc. Te tu majstry śpią. Dobra, lecimy właściwie. Chcemy iść. Szynik będziemy musieli wskoczyć w ten. Czy to w ogóle jest sens skakania? Nie. Nie ma żadnego. Dobra, tylko do dróżki. Będziemy dróżką przed siebie. Czemu tam te śpią matenie? To jest bardzo dziwne. Co one się tam uśpiły? Zapadły na coś?
Ale tych bawolątek się porobiło tutaj, bawołów i bawolątek i tego wszystkiego, także tutaj mamy taką obronę, że no mięcha możemy mieć full. O, ty tu jesteś jeszcze. Ty tu sobie jeszcze żyjesz, bardzo dobrze. Sobie żyj. Tu mamy jeszcze waleczne przecież świnie i tak dalej. Dobrze, moi drodzy, gdzie my byśmy mieli tutaj iść? Wiecie co? Chodźmy tą drogą do góry. Tak. Tą dróżką do góry. O, tu jest zakręt. I na dół też idzie. Dobra, idziemy najpierw na dół. Idziemy najpierw na dół. A może coś się uda. Tak, weźmiemy ten krzemień, gdyż mamy krzemienia mało. To jest wszystko, co zostało. O! Jest i teleport. Skaczmy. Zobaczymy, gdzie nas wywali. Pewnie na bagnach. To musi być na bagnach. Nie. O, skał! Wow. Wow! Bez jaj. No, nie wierzę w to. Jak ta mapa jest ogromna. No kurde, dobra, ja wziąłem może large. Wziąłem large? Ale to już jest przesada, to kurde. Gdzie ja się osiedliłem i powiedzcie? Na końcu mapy? Ja pierniczę, no ludzie. To kto tu wie, czy tu gdzieś nie ma jeszcze przenania? No chyba nie powinno być. Ale tu? No zobaczcie, ile tu hektarów można iść. Tu właśnie. Co tu chodzi? Tu w ogóle jakieś przejście jest. Co to za jajca są? O co tu lata? Tu jeszcze pełno lodów jest i tak dalej. To w ogóle są te, wiecie, przestrzenie kamieniste. Tu pełno złota, ale tu bajerów. Złota jak na razie nie potrzebujemy, bo po co nam? O, teraz mi się przypomniało, że później homary można tym kamieniami karmić i sobie je wyprowadzić na zewnątrz. Ja kręcę. No tak, bo skalnego biomu jako takiego też żeśmy nie odkryli chyba, nie? Przedkryliśmy. Tu był jakiś, ale taki nędzny. Teraz dwa razy żeśmy go skopali. Wow, chyba cię postrzeliło coś. Ja kręcę, muszę nosić przecież ten, żeby mnie nie strzelały pioruny. No, jeszcze jak namokłem. Dobra, musimy się osuszyć niestety, tracąc przy tym punkty, tak, przyspieszenie. Dobrze? Dobrze, idziemy. Ale to jest, ale mamy slow motion normalnie, to się tak wydaje. Tutaj jest podwójny kokon. Pojedynkę to ja się tam nie ciskam. Kupię skaczące pająki, utrudniają życie naprawdę. Dlaczego ty Wilson tak Wilson, Weston, dlaczego ty tak mokniesz? Ale ogromny jest ten biom, muszę wam powiedzieć. Masakra, wszystko nam przemokło, kurde. No, no. W co on strzelił? O. Poczytalny zaraz nam bryknie na dół. A, to nic. Najwyżej powołujemy troszeczkę z halucynacjami. Kurde, jak ten biom się ciągnie? No, ja kręcę. Tutaj też jakaś wyspa jest? Co to za jasno? Dlaczego tak powoli spada w ogóle te osuszanie? Dobra, te dwa krzemienie i zaraz będziemy musieli o nich ustawiać, nawet i dobrze. O! Ta wszystko. Z dala. Czy tu jest jego leże? Tak. Nie chce mi się spytać wszystkie. No i tak wstało i tak. Właśnie, idź sobie stąd. Idź sobie stąd. Nie chcę cię bić. Poczytalność nam na łeb, na szyję poleciała. No wiecie co? No wiecie co? Dobra. No nie, no nie pokopię. Nie mamy w ogóle siekierki? Ojejku. Nie ma to jak brak siekierki. Dobra, wysuszyliśmy się. Czytałem się na nawala, nie?
dobrze się tutaj będzie wspomóc. Chociażby nawet i tak. Dobra, trzeba dorzucić do ognia. Trzeba jednak zrobić tą siekierę. Ale jak zrobię siekierę, to znowu będę miał znowu mniej miejsca w ekipunku. Naprawdę, ale to jest gorące. Masakra. Masakra. No to nic nie zrobimy. A zresztą siekierę zawsze mogę stworzyć i wyrzucić. Tak, nie moknij mi tylko pod drzewem właśnie. Nie oszukuj. Ale tu jest drzew. Ale to by się wszystko jarało. Ja kręcę. Dobra, zetniemy do pełnego staka, bo jak widzicie mamy tutaj ubytki. Jak powstanie jak będzie miło. O, chociaż troszeczkę daleko. Wow. O, się pozmieniały. Nic się nie wydarzyło. Dziwne, że te nie zostawiają szyszek. Szyszek. Ile tam tego jest? 16. Będzie 19. No i zdążyłeś zjeść. Ty, dziadu. Dobra. A odnowienia sobie trochę punktów. Zbierzemy. Jest, są bagna. Wow. Dobra, to zjedz, to zjedz. To pozbieramy sobie. Już. Trochę właśnie tego trzciny. Wow. Już byś chciała, ty głupia macko. Chociaż można by było kolec macki się pokusić. Albo jak i o tą skórę śmieszną. Prochem mógłbym je załatwić. No ale to by trzeba było je wytworzyć najpierw. Najpierw ten proch by trzeba było wytworzyć. Wiecie co? Jak go wykopię, to się tu nic nie stanie, a dwa będę miał. Właśnie. Tak na wszelki. Dlaczego wy tu się nie bijecie? Dlaczego wy się tu nie bijecie? Tu nie ma żadnej... Są. A właśnie. Nie powinniśmy uderzyć, nie powinniśmy uderzyć. No dziękuję ci bardzo. Dalej. Jasne. Jest, dobrze, niech się biją, niech się dzieje co chce. Jak kręcę, weź mnie nie irytuj nawet. No, na co tu się... Ile ta... 380 ma macka, coś takiego. Nie powiedziałbym. No kurczę, w sumie z jakąś macką będziemy musieli się w końcu uporać. Dobra, na razie papirus. Na razie zbieramy stak. Nie wiem ile my możemy. O, komary jeszcze są, kurczę. Tego wszystkiego dziadostwa tyle tu jest, że po prostu człowiek tego nie ogarnia. Nie wiem, czy 20 się stakuje, trzcina, czy po 40. Zaraz się okaże. Ale tu jest tych zielonych grzybków. Masakra. Wysyp. Grzybkami to my nie pogardzimy. Nie. I teraz, czy zbierzemy, czy zostanie. O, zbieramy dalej. Dobrze, to 40. Stakuje się po 40. Okej, dobrze wiedzieć. Na razie nic nie jemy. Nie panikujemy. Tu jeszcze jest. Ja to przegapiłem. Nie może być. I znowu grzybek. Dobra, już więcej nie zbieram tych grzybów. I droga. I zaraz pewnie będą mermy. Czy co to tam, jak one się tam nazywają. Jak jest droga, to na pewno do nich prowadzi. A nie. Wow, kretowisko. Ej. Już tu jesteśmy? Patrzcie, jaki kawał drogi żeśmy zaszli. A to tu jest wejście. Ja kręcę.
Jak ręce ciemne, żeśmy to przeszli tu. No patrzcie, no faktycznie to jest tyle tych drzew, że to jest szok. Sierało jak nic. Wow. Nie możemy, idziemy dalej. Nie możemy tak tutaj zbaczać. Musimy to zwiedzić. O, są, właśnie. O tym to ja mówiłem. Niech się leją. No tak, no ale na razie przegrywają. Nie wiem, hajla. A mnie zawsze to jedzenie bardzo kusi. Zawsze mnie kusi. No. Co on tam leje tego? I voilà, pięknie. Gdzie dwóch siebie jedna trzeci korzysta? Ten trzecim byliśmy my. Jedna chata. Chodź. No właśnie, pobijcie się. Ho. Znowu mnie trafił, no. No, nie trafiłeś go? Wow, ile z jednej chaty tam wyłazi? Dobrze, widzicie się. Wow, ile tego żydostwa tam jest? Aż mi się kamera obróciła. Kurczę, na razie tylko te głupie mermy giną. Mnie to w ogóle nie urządza. Ha! Ile jeszcze? Jeszcze za dużo. Dobrze, zaraz wykończę tą mackę. Zaraz ją wykończę. Jest! Koniec macki. Tam zaraz dostaną strzały kolejne. Okej. Dobra, to wiecie co, zjemy to. Koniec musi być nasz. Tak jest. Proszę, naprawdę my potrzebujemy większy. Krampusy dwa nic nie zostawiły. Warg nic nie zostawił. Ja nie rozumiem, co to za polityka. Co my możemy wyrzucić? No później będziemy wyrzucali ten nam zbędny ekwipunek, nie? A już tu naprawdę. Jojojojojojojojo. Wow, gdzie ja postawiłem to? Czy wy to widzicie? Rybki pozbieramy. Ile tych macek jest? Masakra. No na pewno. Goń się, leszczu. Kret, ty też tu ryzykujesz życiem? Dobra, już raz się tak bawiłem, bo chciałem za dużo pozbierać. Mi to na dobre nie wyszło, wam powiem. Po ciemku tutaj tak biegać, to też tak trochę strach. Jak widzicie, tych kurna macek jest od grona. A dobra, z tą. Nic nam nie powinno się stać, chyba. Chyba. O, patrzcie, no wyłazi jedna za drugą. No, jedna za drugą. To po drodze poruszanie się po tych bagnach to jest po prostu dramatyczne. Może się dla nas skończyć dramatycznie, a może tak. Takim, o, już wylazł, już będzie bieg. Żebyś zaraz gdzieś, żebyś dostał, ty. Tam zaraz dostaniesz. Nie dostał. Wow. I koniec? Proszę was, gdzie to się jeszcze ciągnie? Ja kręcę, nie. Nie ogarniam tej mapy. Naprawdę. Tu szedłem niby koło tego, koło końca. Właściwie też tak poszedłem, mogłem iść bardziej, nie? Krańca mapy. Masakra. No idziemy tu, no cóż. Idziemy zobaczyć, gdzie to się tutaj nam ciągnie. Ja pierniczę. Kolejne wejście do jaskini. O matko. To już druga jaskinia. No, i kolejne bagna. No nie, no. Heca na 102. Też wygląda to, mi się tak kojarzy, gdyby jakieś błądy mi powstały dwie mapy. W jednej, no kurczę, tak to wygląda. To jest tak olbrzymie, że jeszcze na tak olbrzymie mapy to nie grałem. Nawet jak robię poradniki, wam powiem, i wpisuję kod na odkrycie mapy, to one tak wielkie nie są. No, żeby aż tak. Nie. Na pewno nie. Dobra, to jest koniec. W końcu jakaś trzcina. A tu jeszcze te pajęczaki. Tu się tam tli. Fajnie jest to, że to wszystko niby wisi w powietrzu. No wisi, to właściwie to pierwsze moje skojarzenie, kiedyś grałem w Don't Starve.
to, że to jest niebo. To się okazuje być woda. Fale. Tak dziwnie widać brzeg ziemi, nie? Wow. Ile tu jest tych masek? Ja kręcę, no nie. Przesadzone to jest, wam powiem. Przesadzone. Tak daleko miałbym iść do jaskini, ten się chyba zapłakał za każdym razem. Mermy. Znowuż. Mam tylko jeden kolec macki. O. Co ty powiedziałeś? Nie zdążyłem przeczytać. O. No i tak. Już dawno nie padało. 35 punktów. No kurde. A ty w kogo ty tam celujesz? Kogo tam celujesz? Złoto, kusi. Ja nie mam miejsca. Choćbym chciał. Choćbym chciał, to nie wezmę. Kolejne złoto. Dobrze, że tego złota nikt nie zjada. Na szczęście. Dobra, tu pozbieramy. No ja, Weston. Do 40. Tutaj był jeszcze właśnie. O, tutaj jest. A to są te pewnie, gdzie żeśmy wchodzili. Już urosły? Nie, to nie są. To są inne. I ostatnie. O, ja już mam 40? A, to jajca. I tutaj gdzieś widzicie, ta dróżka sobie kręci i gdzieś zakręca. Kręci i gdzieś zakręca. No dobra. Aha, już. Już lecisz. Dobra, lecimy tu dookoła teraz. Jak było powiedziane w poprzednim odcinku, że będziemy zwiedzali mapę, to będziemy ją zwiedzali. No jasne. A tu jest teraz pełno pajęczaków. O, nawet potrójny kokon. Wow, 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 wow. Ale ich tu jest. Rój. Rój pajęczaków. Tutaj też? Nie no, bez jaj. Same potrójne kokoniska. U, to by była bitwa, tylko kogo ja miałbym tu sprowadzić? A jest przecież. Kogo ma tu sprowadzić? Homary. Zaraz zrobimy akcję, wiecie? Zaraz zrobimy akcję, coś czuję. Czy homary się biją z pająkami? Chyba się biją. Zaraz zejdziemy na krótko. No nie, to teraz już nie zdążymy chyba. Obejdziemy to dookoła i zobaczymy, jak będziemy stali z czasem. Jak dobrze, to zejdziemy do podziemi i przyprowadzimy homary. Stać nas na to? Stać! Upiekcimy sobie grzybki. Poczytalność podniesiemy. I będziemy do przodu. Ja nie, naprawdę. Te biomy tutaj są jakieś olbrzymie. Ale przecież ja żadnych modyfikacji na powiększanie biomów nie ma. Masakra. Ja naprawdę, nie dziwcie mi się, że jestem zaskoczony, ale jeszcze na tak wielkiej mapie to nie grałem. Strasznie mnie to właśnie dziwi. Dobrze, znowu już przemakamy. 12 dni do... Znaczy 8 do lata, 12 dni wiosny już minęło. Dobra, lecimy jeszcze tu. Teoretycznie moglibyśmy powrócić też jeszcze tym teleportem. Tak, powrócimy nim i będziemy szli dalej tamtą dróżką. Zobaczymy, dokąd ona nas zawiedzie. Ale jak widzicie, tutaj było blisko już tu do góry, jakbyśmy poszli właśnie tą drogą. A tu jeszcze można iść, ale tu zboczyli i tutaj mamy właśnie bagna. No to blisko, nie blisko. Daleko w sumie też nie jest. O! No proszę. I kto wie, gdybym jak to prędzej, gdybym to znalazł, czy byśmy tutaj się nie osiedlili. No ale teraz to już wiecie. O ptokach, jak to się mówi. Te basic farmy też można zniszczyć. I coś za nie postawić. Okej, gnamy dalej. Odkryć mapę. Gnamy dalej, odkryć mapy. No dobra, musimy się teraz podbudować tym jedzeniem. Niestety. 12 za surową? I żadnego minusu? Bardzo dziwne.
Bardzo dziwne to jest. Czy też odkryłem? Tak. Dobrze. No i cóż, moi drodzy, tak to się prezentuje. Tu nie odkryłem niestety. Chyba. Nie, nie odkryłem, bo tylko tam zrywaliśmy. No cóż, tak bywa. Dobra, brykamy, skaczemy w teleport. Tylko 4 w sumie. Mało. Jedwabym, no ale zawsze coś. Dobra, tutaj w tę stronę. Tak, bo ja nie mam siekierki, a już by mnie korciło, żeby po prostu... Wow, teraz mi poczytałem spadnie. Żeby podpalić i mieć troszeczkę więcej węgla. A tamtego węgla to może mieć full. Jakby to się wszystko tam zajęło. Wow. Nawet sobie nie wyobrażam, co za ognisko by tam było. Tak, ognisko. Żar. Byłby żar. Dobra, bo też tak znowu środkiem. Nie wiadomo dokąd. Zwyczaj to donikąd. Tu to na pewno nigdzie nic nie idzie. Chyba, żeby mnie gra zaskoczyła i by faktycznie puściła jakąś dróżkę. Ale wątpię, wątpię. Tam widziałem chyba uly. Tak, nawet nie jeden, ale tu teraz atakują tylko te czerwone zapewne. O tej porze roku. Tutaj też koniec. No i to będzie chyba taka mała wysepka po prostu. I nic więcej tu ciekawego nie będzie. Chociaż już jest jakaś zmiana klimatu. I co? I co się dzieje? No i koniec. I tyle. O, i tam świnka sobie biega. Zagubione dziecko. Zagubione dziecko. Dobrze. Mhm. Tu dobra, tu jeszcze dojdziemy. No właśnie. I tak to wygląda, moi drodzy. No, już odkryję. Nie lubię takich nie wyciągnięć. No i fajnie. No i takie małe coś. Czyli gra mnie zaskoczyła, bo ja myślałem, że tu jeszcze będzie się ciągnęło. No gdzie tu nie pójdzie, jeszcze jakaś wyspa, a tu lipa. Zostaje nam druga strona, ale już drugą stronę to już w przyszłym odcinku. Dobra, teraz trzeba rozpalić. Dobra. Ed. Świetnie. I co my tu mamy? Co my tu mamy? To trzeba upichcić. 12 tam było. I ile? Na pewno gorzej nie będzie po upieczeniu. To nie ma szans. 12-1. Jest to samo chyba. Nie wiem, czemu tam był jakiś błąd, czy co. Tutaj oczywiście też sobie upichcimy. I tak Weston jeszcze dobrze się trzyma. Poniżej połowy. Jeszcze nie głupieje. Aha, już jedziecie, już. Mhm. A to dlatego, znaczy nie głupie, no teraz jednak głupie troszeczkę. Rozjaśnimy mu umysł. Tak, już go rozjaśniliśmy. I nie chciałem zrywać na bagnach za dużo grzybków, a to jednak się okazało, że mogłem zrywać i zrywać i zrywać. Dobra, zjedz kanapsę. To też się pożywimy. Okej, no tyle wystarczy. No i cóż, moi drodzy, ognisko nam powoli wygasa. O, zrobił się dzień. Sympatiko. I tyle. I to tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mimo tego, że nie był już tak kurczę widowiskowy jak ten ostatni. Ten ostatni naprawdę dużo się działo. Teraz dużo pozwiedzaliśmy. Odkryliśmy już większość mapy. Jeszcze zostało nam udaniem się tutaj tą drogą, gdzieś. Tu nie wiemy jeszcze, tutaj też zostało do odkrycia trochę mapy. No i tu w lewo i już będziemy mieli całą mapę, cała mapa będzie nasza i odkryjemy całą mapę. Myślałem, że w tym teraz, jeszcze w tym następnym odcinku myślałem ostatnio, że będziemy szli do jaskini, ale nie, jeszcze odkryjemy tu. I dopiero pójdziemy do jaskini.
Ale musimy mieć całe kontury mapy jakby odkryte. Później oczywiście z czasem będziemy się bawili, żeby te wszystkie zaciemnienia zniknęły. Dobra. Jeżeli macie jakieś pytanka, coś, walcie śmiało w komentarzach. Jeżeli odcineczek się spodobał, dajcie łapkę w górę, udostępniajcie. My widzimy, słyszymy się w kolejnych odcineczkach. Trzymajcie się, cześć, miłego.